Pani marszałek, Wysoka Izbo, proponuje pan premier pytania referendalne. Proponuje, abyśmy rozmawiali o tym, co jest mało ważne. Panie premierze, 834 dni. To jest tablica hańby, która poświadcza o tym, o co powinniśmy naprawdę pytać w referendum Polaków. Czy Polacy chcą pieniędzy z Unii Europejskiej? Czy Polacy chcą pieniędzy z Funduszu Odbudowy? To jest odpowiedź, której się boicie. Boicie się, że Polacy powiedzieli tak, chcemy tych pieniędzy natychmiast. Premier Morawiecki od 800 dni kłamie o tym, że pieniądze będą za chwilę, za rogiem, już. Panie premierze, składam wniosek formalny, niech pan tutaj wyjdzie przed całą Izbą i powie, kiedy będą pieniądze z Funduszu Odbudowy na to, żeby walczyć z drożyzną.